Kochani, a z nami jest fantastyczna Patrycja Szczepanowska, która wygląda oszałamiająco. Patrycjo, powiedz mi, kto dzisiaj zadbał o twój wizerunek? To jest płaszcz pani Marioli Turbiasz. Jestem w szoku, naprawdę. Założyłam kilka jej ubrań i wszystkie idealnie pasują, a ten płaszcz daje mi taką moc, taką siłę. Zresztą w ogóle cała stylizacja, włącznie z torebką i fantastyczną biżuterią 3D. Pierwszy raz w życiu widzę biżuterię 3D. No genialnie, genialnie. I przede wszystkim wizerunkowo mnie to łamie, bo wreszcie czuję się mocna, charakterystyczna, czuję się kobieco bardzo. Jaki jest twój styl na co dzień? Ja raczej jestem osobą, która preferuje typ sportowy, dlatego że bardzo dużo jeżdżę, pracuję w różnych miastach. W związku z tym siłą rzeczy bardzo często jestem zmuszona do noszenia sportowych ubrań, natomiast często się zdarzają takie rzeczy jak na przykład premiery czy inne spotkania towarzyskie, na których wreszcie mogę się przeistoczyć w bardziej kobiece stroje. Niemniej jednak nie aż tak odważnie jak dzisiaj, ale nie wiem, tak bardzo mi się spodobało, że być może zastosuję to. Ten styl, ten sposób ubierania się nie tylko przy okazji sesji, ale po prostu wdrożę go w życie, bo chyba czas już najwyższy. Patrycja, kobieta zmienną jest, to jest fakt. No, ty dzisiaj wyglądasz fenomenalnie, więc oczywiście myślę, że powinnaś ten płaszcz koniecznie zabrać ze sobą z sesji. Mam do ciebie takie pytanie, czy w ogóle konsultowałaś się z Mariolą, co będziesz ubrana? Czy zdałaś się zupełnie na jej gust i zaufałaś specjalistom? Przede wszystkim oglądałam ubrania pani Marioli na jej stronie i wiedziałam już, że będzie dobrze. W związku z tym, ponieważ uwielbiam niespodzianki i przy takich okazjach chyba najlepiej jest być totalnie spontanicznym, bo to daje ci taką naturalność, takie coś. No i dlatego po prostu wolałam się zdać na los i później bawić się tym, co dostanę, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, więc będzie dobrze, mam nadzieję. Jak trafiłaś na dzisiejszą sesję? Jak rozpoczęła się twoja współpraca z Mariolą? Zaprosiła mnie do współpracy. O tak, tak po prostu. Czyli po prostu byłaś w idealnym miejscu o idealnym czasie i dlatego teraz jesteś tutaj, stoisz taka piękna, że ja po prostu mogę pozazdrościć. Patrycjo, jakie są twoje plany zawodowe? Dzisiaj sesja, a co w następnym tygodniu? To znaczy ja cały czas współpracuję z dwoma teatrami, z teatrami Fundacji pani Krystyny Jandy. Generalnie w tej chwili można mnie oglądać w Ochu, w te wakacje gramy, w prapremierze Dreszczowca można mnie oglądać. Poza tym gram również, ale to dopiero w sezonie, od sezonu jesiennego. Współpracuję z teatrem Oldtimers Garage w Katowicach, no i lektoruję. No. Tyle na razie. Czyli bardzo dużo się dzieje, a czas na wakacje i odpoczynek? Oj, zawsze da się wykroić. Myślę, że na pewno znajdę czas na to, żeby wyjechać na moje ukochane Mazury. Mam takie swoje odosobnione miejsce. Lokalizacji nie będę zdradzać, pozwól. Może nas zaprosisz, zrobimy tam jakiś fajny materiał, a wieczorem jakiegoś grilla i ognisko. No wolałabym, żeby to było jednak takie moje miejsce, bo tam jest po prostu spokój, ja tu bardzo lubię. Super, to oczywiście bardzo się cieszymy, że znajdujesz czas nie tylko na pracę, ale także na miły wypoczynek. No i co, chyba czas zaczynać sesję. Super. Dobra, myślę, że spoko.